Cześć, dzień dobry, jak tam u Was? Zdradźcie jaki nastrój, bo powiem Wam, że dzisiaj ja mam taki dobry dzień, że jak sobie tutaj siadałam, żeby zacząć odcinek z Wami nagrywać, to aż sobie myślę, ale fajnie, ale miło. Jakoś tak od rana fajnie, fajna energia, więc powiedzcie jak tam u Was, jak dzisiaj mija dzień. Ale też przyznam szczerze, że cieszę się, bo będę mówić o naprawdę fajnej babce. Dlatego tak mówię, oczywiście Wy się możecie ze mną nie zgadzać, natomiast ja uważam, że Jane Fonda jest naprawdę fajna z tego powodu, że udowadnia nam, że po pierwsze nie wszystko złoto, co się świeci, bo mimo, że przyszła na świat w takich warunkach, że naprawdę nie jeden by pozazdrościł, to potem okazało się, że jej dzieciństwo nie było łatwe, przez co później miała problemy w całym życiu i nigdy tak do końca siebie nie zaakceptowała, mimo, że przez wielu była uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. Aktorstwo też w pewnym momencie ją zmęczyło, chociaż ma na koncie najważniejsze laury w tym temacie. Ostatnio też bardzo dużo zamieszania wokół jej osoby, bo w końcu Jane Fonda nigdy nie bała się mówić o tym głośno, co myśli i na jaki temat, nawet jeżeli byłby najbardziej kontrowersyjny, a także postanowiła trochę porzucić ten swój wizerunek, który miała przez całe życie. O co chodzi? Jak to się wszystko składa? No to oczywiście Wam opowiem, ale właśnie jeżeli chodzi o Jane, to ja lubię ludzi, którzy nie boją się walczyć o swoje przekonania, zdanie i nawet jeśli jest niepopularne, to je wyrażać. Także myślę, że dzisiejszy odcinek będzie ciekawy. Zobaczycie, jaką drogę ta aktorka przebyła, bo tutaj naprawdę dużo zwrotów akcji, prawie jak w filmie. No ale tak Was zachęcam, a nie ma co chyba przeciągać, bo naprawdę historia jest zajmująca, także myślę, że trochę czasu nam zajmie, tym bardziej zachęcam Was, żebyście zostali ze mną do samego końca. I zachęcam też, żebyście tutaj wracali regularnie, a do tego najlepiej zasubskrybować kanał, bo wtedy będziecie na bieżąco. A tymczasem zaczynamy dzisiejszy odcinek już naprawdę. Jane Fonda urodziła się 21 grudnia 1937 roku. Jej mama, Frances Seymour, była spokrewniona z trzecią żoną króla Wielkiej Brytanii, Henryka VIII. To właśnie na cześć samej królowej Jane ma w takim wypadku imię. I mimo, że w tej rodzinie nigdy pieniędzy nie brakowało, to jednak dzieciństwo Jane, tak jak już Wam nadmieniłam, nie było szczęśliwe. A później Jane Fonda już będzie podkreślać, że to dzieciństwo, które właśnie było dalekie od ideału, miało wpływ na jej późniejsze życie i wiele błędów, jakie popełniła. Jej mama bowiem chorobliwie dbała o wygląd. Czuła się po prostu niekochana i chciała sobie to jakoś zrekompensować. Mała Jane, zawsze patrząc na nią, obiecywała sobie, że nie będzie jak matka. Niestety jej mama zmarła, gdy przyszła aktorka miała zaledwie 12 lat. Stało się tak potem, gdy któryś raz z rzędu trafiła do szpitala psychiatrycznego, po tym jak dowiedziała się, że jej mąż ją zostawia. Henry Fonda natomiast wmawiał córce, że matka chorowała na serce, dlatego bardzo dużym szokiem było dla niej, kiedy dowiedziała się, że odebrała sobie życie. Później Jane dociekała, co stało się z jej matką i dowiedziała się strasznej prawdy o tym, że jej matka była wykorzystywana jako dziecko, a w dorosłym życiu wielokrotnie zdradzana. To właśnie sprawiło, że nigdy nie potrafiła pokochać siebie i dobrze czuć się we własnej skórze. Dla Jane było to tym większym ciosem, że obiecała sobie, że nie będzie jak mama, a w tym momencie zorientowała się, jak wiele mają wspólnego. Miałam 10 lat, gdy odkryłam, że nawet gdy tata jest z nami, to odlicza godziny do odjazdu na Broadway, którego był niekwestionowaną gwiazdą, ale nie umiałam mu powiedzieć, żeby został. W naszym domu nie mówiło się o uczuciach, wyznała w wydanej w 2005 roku autobiografii Moje życie. Zawsze chciałam spotykać się z kimś, kto byłby przeciwieństwem mojego ojca. Nie zdawałam sobie sprawy, że w gruncie rzeczy wybierałam mężczyzn, którzy byli tacy jak on, ponieważ wszyscy mieli problem z bliskością. Wygląda więc na to, że ta mała dziewczynka, obserwując swoich rodziców, cały czas marzyła o tym, by nie być taka jak oni, by nie popełniać ich błędów, co prostą drogą prowadziło ją do ich powielania. A mała Jane marzyła o tym, żeby zostać tancerką, uczęszczała nawet na lekcje baletu, ale niestety zakończyła je kontuzja. Była natomiast bardzo butnym dzieckiem, przez co musiała często zmieniać szkołę, ponieważ z wielu została wydalona. Z tego co czytałam, nawet było napisane, że po prostu wokół tego, co ona wyrabiała jako młoda dziewczyna, to krążą legendy. Kiedy któryś raz została natomiast wyrzucona ze szkoły, to postanowiła pojechać do Europy, dokładnie do Paryża, żeby zgłębiać techniki malarskie, bo wtedy tym się już zajmowała.
Jednak jej uroda pozwoliła jej pracować także jako modelka. Kiedy wróciła do USA, to właśnie tym się zajęła. Trafiła nawet na okładkę Vogue'a, więc był to bardzo duży sukces i widać, że jej uroda została dostrzeżona przez najważniejszych w tym fachu. W 1954 roku, po długich namowach, zgodziła się zagrać w przedstawieniu charytatywnym Dziewczyna z prowincji. I pewnie myślicie, tak, i to ją przekonało, żeby zostać aktorką jak ojciec. No ale nie, jeszcze 4 lata czekała później z podjęciem decyzji o tym, żeby jednak udać się do szkoły aktorskiej i później zająć się tym właśnie fachem. Stanęła ponownie przed żywą publicznością na Broadwayu. Jednak jej pierwsze sztuki i filmy to były raczej mało popularne wydarzenia. Na pewno nie wróżyły takiego sukcesu, jaki miał do niej przyjść później. Zresztą pierwsza nagroda, którą dostała w swoim życiu za aktorstwo, to była nagroda za najgorszą rolę w jednym z debiutanckich filmów. Ale to właśnie kolejna wyprawa do Paryża zmieniła jej życie. Nie tylko zawodowe, ale również prywatne. Spotkała Rogera Vadima, człowieka odpowiedzialnego za sukces Brigitte Bardot. A reżyser zainteresował się nią na tyle, że nawet zaprowadził ją przed ołtarz. Związek ten zaowocował nie tylko córką Vanessą, która się pojawiła na świecie później, ale również kilkoma rolami. Między innymi w Barbarelli. Na pewno wiele osób tutaj właśnie z tego pamięta Jane Fonda, bo był to film, który wymieniany jest chyba najczęściej, jeśli się mówi o Jane Fondzie z przeszłości, o jej osiągnięciach filmowych. Było to w 1968 roku, a Jane tam nie tylko się rozbierała, ale był to film nieco kontrowersyjny, bo tam były jakieś maszyny do orgazmów, coś w tym stylu. Ja szczerze wam powiem, że nie oglądałam, obiecuję, że właśnie teraz nadrobię. Natomiast faktycznie był to film głośny i później o Jane również zrobiło się głośno za jego sprawą. Natomiast Jane tak grała śliczne, ale niezbyt mądre kobiety i to jej zaczęło przeszkadzać. Zaczęło jej też przeszkadzać to być może w relacji, ponieważ niestety to małżeństwo chyliło się ku upadkowi. A Jane Fonda postanowiła zająć się czymś poważniejszym. Wróciła do USA i skierowała swoje zainteresowania w stronę polityki. I zresztą wyszła ponownie za mąż też jakby w kręgu tych zainteresowań. Mam wrażenie, że u niej miłość szła zawsze w parze z pasją i z tym, co ją właśnie interesowało. Wyszła bowiem za polityka i aktywistę Toma Haydena. No i przez to, że miała dość nowatorskie podejście do wielu tematów, to dość szybko stała się takim obiektem ataków konserwatystów. Prasa ją przezywała, a ojciec jak zawsze się spisał i mówił o niej, moja rzekoma córka. Nagle jakoś się rozmyślił. Jest to przykład na to, że polityka naprawdę nawet w rodzinie może namieszać i to jest straszne. I choć wielu mówiło, że ta polityka to jej wyjdzie bokiem, że bardzo niedobrze, że gwiazda show biznesu miesza się w politykę, bo na pewno jej działaniom showbizowym to zaszkodzi, to okazało się, że nie do końca, bo właśnie zagrała swoje najgłośniejsze role. Ale wam powiedziałam i nie do końca dokończyłam ten wątek, że w pewnym momencie Jane stała się jak jej matka. Miałam tutaj na myśli to, że bardzo dużą uwagę zwracała na swój wygląd i w pewnym momencie, mimo że była jedną z najpiękniejszych kobiet, to nie wystarczało jej to i cały czas chciała więcej. Po latach bowiem otwarcie Jane przyzna się do tego, że operacje plastyczne stały się jej nałogiem. Zerwie z nimi co prawda na dobre, ale będzie musiało jeszcze dużo wody upłynąć w rzece. No bo chyba nie w Wiśle akurat w tym wypadku. Natomiast wróćmy jeszcze do aktorstwa, ponieważ tutaj trzeba powiedzieć o Oscarach. Jane Fonda jest dwukrotną laureatką Oscara. Pierwszy raz nominowana została w 1970 roku za film Czyż nie dobija się koni. 2 lata później odebrała statuetkę za rolę prostytutki w Kryminale Lud. Akademia zauważyła ją także w juli w 1977 roku. Powrocie do domu to jest właśnie ta druga statuetka, a także Nad złotym stawem, gdzie zagrała u boku swojego ojca, który to właśnie za tę rolę otrzymał Oscara i zresztą był to jego upragniony Oscar, niedługo później zmarł. Dostrzeżono ją także jeszcze w Nazajutrz w 1986 roku. I mimo, że była tak doceniona zarówno za swoją urodę, jak i za aktorstwo, nadal nie była pewna siebie i troszeczkę ten zawód aktorki pomagał jej usprawiedliwiać te swoje chorobliwe zapędy do poprawiania urody, do operacji plastycznej, do tego, że ciągle jej było mało. Nawet znany jest taki cytat z niej, że dla aktorki wygląd zewnętrzny jest dowodem jej tożsamości.
Ale mimo, że to wszystko już jest imponujące i na pewno, no można tak powiedzieć, że hajsik się zgadzał, prawda? Wszystkie garże, no aktorka, która dostaje Oscara, oczywiście od razu może później przy kolejnych filmach liczyć na dużo lepszą wypłatę. To w przypadku Jane Fondy prawdziwej fortuny dorobiła się ona jednak nie na graniu w filmach, ale na występach też przed kamerą, ale w obcisłych leginsach, seksownych strojach gimnastyczek. Bo też przez lata bardzo dbała o swoją figurę, momentami aż za bardzo, też Wam jeszcze na ten temat powiem, ale właśnie fitness stał się jej dużą pasją i postanowiła tę pasję przekuć również w pieniądze. Była w pewnym momencie dla Amerykanek, oprócz tego, że aktorką, to taką też chodakowską, tudzież lewandowską. Stało się tak, po pierwsze, że lubiła fitness, ale ponieważ też bardzo wiele kobiet naśladowało ją, wiele chciało wyglądać tak jak ona. Ona miała tę swoją taką modną w latach 80. fryzurę, no idealną figurę, mimo upływu lat nadal wyglądała olśniewająco. No i tutaj popyt rodzi podaż i po prostu w pewnym momencie ona zauważyła, że przydałoby się coś z tym zrobić, że te kobiety chcą wyglądać jak ona, pozwolić im na to. Kasety VHS z treningami sprzedawały się jak świeże bułeczki. A pierwszy ich zestaw rozszedł się w ilości 17 milionów egzemplarzy. Gwiazda zaczęła od nagrań, a wkrótce później mogła pochwalić się też własnymi salami ćwiczeń w Beverly Hills czy San Francisco. Po kilku latach promowania zdrowego stylu życia miała na koncie już z tego tytułu 70 milionów dolarów. Ale ponieważ Jane Fonda zawsze mówiła, że mimo, że sama sobie świetnie radziła i to w aktorstwie, i to w biznesie, jak widzicie, to ona zawsze starała się pod kogoś podczepić, no i najłatwiej było jej się podczepić pod męża swojego, czy to pierwszego, czy drugiego. Jakoś zawsze pozostawała w ich cieniu i pozwalała im trochę sobą sterować. Nie była w stanie sama się sobą nacieszyć, że tak powiem, żeby móc podejmować decyzje. No tej pewności siebie, cały czas o tym mówię, jej brakowało. I na przykład, kiedy zarobiła te wielkie pieniądze, 70 milionów dolarów, to nie zainwestowała ich dalej, tylko przekazała mężowi na organizację polityczną. A sama zadziwiała te zakochane w sobie fanki i wielu mężczyzn, którzy do niej wzdychali wyznaniami typu: nie jestem ani piękna, ani inteligentna, ale inteligencja byłaby tylko przeszkodą w moim zawodzie. Czym zapewne wkurzała wiele koleżanek z branży, no bo bycie aktorką jest bardzo wyczerpującym psychicznie zawodem, na pewno nie lekkim i na pewno nie jest skierowany do głupich ludzi. Ale mamy też tutaj polski akcent, ponieważ właśnie Jane Fonda zawsze jakoś tak opowiadała się za uciśnionymi, wspierała chociażby Czarne Pantery w pewnym momencie, ale również Polskę i polską Solidarność. Była nawet w Polsce w 1987 roku. I mimo, że angażowała się politycznie, to jednak z mężem znowu zaczęło jej być coraz mniej po drodze i ostatecznie doszło do rozwodu, który miał miejsce w 1990 roku, a rok później aktorka już znowu stanęła na ślubnym kobiercu z twórcą CNN, Tedem Turnerem. Wtedy też stwierdziła, że pora odejść z wielkich ekranów. Jakoś chyba ją wymęczyło granie w filmach, zresztą sama powiedziała, że może nawet nie tyle filmy, co środowisko. Hollywood wydaje mi się teraz polukrowanym domem wariatów, mówiła. I oddała się działaniom społecznym. W latach 90. propagowała świadome rodzicielstwo, zajmowała się problemami trzeciego świata, ochroną zwierząt, promowała wegetarianizm, jogę, a także kręciła interwencyjne reportaże i dokumenty. Jak sama przyznała, znalezienie własnego ja, czyli dojście do tego momentu, kiedy w końcu czuła się sama ze sobą dobrze i wiedziała, że jest kobietą zdecydowaną, inteligentną, taką, która może zmieniać świat, tak naprawdę do tego dotarła, mimo że przecież wcześniej już ten świat zmieniała, tylko jakby sama nie zdawała sobie sprawy z tego, jak jest fajnym człowiekiem, zajęło jej aż 60 lat. Stwierdziła, że wcześniej jej błędem było szukanie poklasku w ramionach mężczyzn i podpieranie się na nich. Sądziła, że sama nie da sobie rady. Ba, mało tego, pozwoliła im właściwie decydować, ile sama jest w swoich oczach warta. W 2001 roku przeszła na chrześcijaństwo i rozstała się z trzecim mężem. I kiedy nikt już się nie spodziewał, że zagra w filmie, ona przyjęła propozycję zagrania w filmie Sposób na teściową, który ja uwielbiam. No i który na pewno widzieliście, bo leci po prostu w TVN co pół roku. Mam wrażenie, że jak nie mają co wsadzić, to jest taki kilka tytułów, między innymi Sposób na teściową, no ale ja się nie gniewam, bo są takie filmy, które można tak po prostu na lajcie obejrzeć 50 razy. Ja na przykład takie filmy puszczam do sprzątania, bo jak tam
pędzluję coś na przykład w łazience, to jak wyjdę na pół godziny i umyję toaletę, łazienkę i wszystko i wrócę, to dalej wiem, o co chodzi i jest spoko. W 2006 roku natomiast w wieku 69 lat została twarzą L'Oreala, zdobyła Złotą Palmę. A w zeszłym roku ukazała się jej książka dotycząca ochrony środowiska. Sama przyznała, że jest singielką i jest bardzo szczęśliwa, że zamknęła już swój sklep i że czuje się ze sobą bardzo dobrze, a teraz inne sprawy zaprzątają jej głowę. Teraz sama uznawana jest za synonim feminizmu, bardzo podkreśla to, że powinnyśmy się jako kobiety wspierać, że jesteśmy wartościowe, chociaż właśnie dlatego myślę, że jest to osoba, która wie, co mówi, bo przeszła bardzo daleką drogę i właściwie całe życie w to wątpiła, że tak jest. No ale wiele osób oczywiście, które są jej przeciwne, zarzucało jej hipokryzję, chociażby przez to, że ma na swoim koncie bardzo wiele operacji plastycznych, a teraz mówi o miłości do siebie i tak dalej. W pewnym momencie aktorka powiedziała, że już zdecydowanie zbyt wiele tego, że oczywiście tak było, natomiast już więcej nie da się położyć pod nóż. Chciałabym mieć odwagę nie robić sobie operacji plastycznych, ale dzięki nim wyglądam 10 lat młodziej. Pomimo swojego wieku mam mnóstwo energii, wciąż jestem ciekawa świata i chociaż mam sztuczne biodro, kolano, kciuk i więcej we mnie metalu niż u biologicznej kobiety, to nadal mogę uprawiać pilates. Miała także problemy ze zdrowiem, więc musiała kilka razy też przejść operację z tego powodu. W 2016 roku oddała się mastektomii, ponieważ raka wykryto u niej 5 lat wcześniej podczas rutynowej kontroli. Ale to nie był koniec jej problemów ze zdrowiem, ponieważ chciała też zawsze dobrze wyglądać i bardzo dużo się opalała. I z tego powodu pojawiły się u niej również problemy skórne. Wykryto kolejny nowotwór, tym razem skóry. Lekarze wycięli chory fragment z okolicy jej ust. I wtedy ona też właśnie zburzyła ten swój mit, bo wydawać by się mogło, że dopóki na jej twarzy nie zagoi się ta rana, to ona się nie pojawi nigdzie. Natomiast ona po prostu poszła na umówiony wcześniej wywiad i powiedziała, że to nie świat się rozsypuje, tylko jej twarz. I co ciekawe, w ostatniej dekadzie, a nawet trochę więcej, mogliśmy ją oglądać w wielu fajnych filmach i serialach. Między innymi w Kamerdynerze, Młodości, Ojcach i Córkach, a także w przeboju Netflixa, Grey's and Frankie. No i tak jak Wam powiedziałam, dzisiaj jest jedną z najbardziej zagorzale działających aktywistek. Wielokrotnie na pewno widzieliście w mediach różnego rodzaju zdjęcia Jane Fonda, która jest aresztowana. Był taki miesiąc, że była aresztowana 3 razy. Dziś walczy o to, żeby zmieniać politykę i zwrócić uwagę na klimat, który się zmienia i który, jeżeli my się nad nim nie pochylimy, to nas wszystkich wykończy. I wiele osób było zdziwionych, że po co takiej starszej pani takie działania, ale myślę, że to są osoby, które nie wiedzą, że Jane Fonda zawsze tak naprawdę udzielała się społecznie, no chociażby podczas wojny w Wietnamie mówiła, że co prawda bomby lecą na Wietnam, ale są tragedią Ameryki. No i dużo też mówi o ekologii, o tym, żeby nie promować konsumpcjonizmu, żeby wykorzystywać rzeczy tak długo, jak mogą nam służyć. Zarzucano jej tutaj też hipokryzję i mówiono, że sama przecież bardzo często się przebiera i tak dalej. Więc ona powiedziała w odpowiedzi na to, że ostatnim ciuchem, który sobie kupiła, będzie ten czerwony płaszcz, który jest bardzo kojarzony właśnie z jej różnych protestów. Nawet pojawiła się z nim na Oscarach. Powiedziała po prostu, że to będzie ostatni ciuch, który sobie w życiu kupiła. Ja lubię Jane Fonda za to, że jest zdecydowana, że potrafiła jednak wykrzesać sobie tę siłę i udowodniła, że nigdy nie jest za późno na to, żeby być szczęśliwym i żeby dowartościować się, żeby dostrzec swoje zalety, nawet kiedy całe życie żyło się jednak w cieniu swoich wad, a te zalety tak jakby się omijało i nie zauważało się ich. Zresztą sama powiedziała, że swoje porażki należy spopielić, a nie balsamować, więc myślę, że warto słuchać kogoś, kto na swoich błędach się tego nauczył. Sama zresztą jest zaskoczona, że było w ogóle jej dane przeżyć taką metamorfozę. Nigdy nie myślałam, że dożyję 30. Wydawało mi się, że nie będę żyła zbyt długo i umrę samotna na skutek jakiegoś uzależnienia. Przez myśl mi nie przeszło, że nawet jeśli dożyję takiego wieku, to będę nadal energiczna, zdrowa i aktywna zawodowo. Jestem bardzo wdzięczna, mówiła w wywiadzie dla tygodnika People. Także wniosek jest taki, jak często Wam powtarzam, na nic nigdy nie jest za późno i myślę, że najważniejsze jest, żeby mieć zawsze otwartą głowę i patrzeć po prostu na swoje życie nie przez pryzmat tego, co nam nie wyszło, ale przez pryzmat tego, co jeszcze może nam wyjść, bo naprawdę po to życie trwa tyle, żebyśmy w pewnym momencie nie siadali w fotelu i myśleli, że wszystko za nami, ale że jeszcze naprawdę dużo przed nami. Kochani, noc jeszcze młoda, zawsze, kiedy tak postanowimy.
A nie wiem, na jakim wy etapie mnie oglądacie, czy w nocy, czy w dzień, ale fajnie, że zostaliście ze mną do samego końca. Bardzo wam za to dziękuję. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się podobał, to YouTube wprowadził taką nową funkcję. Obok łapki w górę lub łapki w dół jest tam taka funkcja podziękuj, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli ją wypróbujecie i jest to taka forma wsparcia mojego kanału. Jeżeli będzie wam odpowiadać, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to też nic się nie dzieje. Wszystkich wspólnie, razem serdecznie zapraszam już na kolejny odcinek. Pamiętajcie, że widzimy się w sekcji komentarze. Będę wam tam odpowiadać, serduszkować te najfajniejsze komentarze. No i oczywiście czytać, co mi tam zaproponujecie, o kim kolejne odcinki. A tymczasem dziękuję wam za dzisiejszą historię. Mam nadzieję, że była pouczająca. Dla mnie bardzo. Uwielbiam takie inspirujące osoby, które pokazują, że nie jesteśmy tacy jednowymiarowi. No i bardzo chętnie zrobię odcinek o kimś równie interesującym i czekam na wasze propozycje. A ja już sobie lecę w takim razie i życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!